Szczęść Boże! Z tej strony ksiądz Łukasz Brzostowski, przewodnik Grupy Żółtobrązowy i czas na kolejne rozważania Słowa Bożego. Z Ewangelii według świętego Jana. Po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. To Słowo Boże jest bardzo ciekawe, bo Jezus przybywa do miejsca, do Galilei, tam, gdzie się tak naprawdę wszystko zaczęło. Bo w Kanie Galilejskiej dokonał się pierwszy cud. Cud przemienia wody w wino. I Jezus wraca do tych ludzi, pośród których już był. Wśród których dokonywał tych znaków. Cuda są to właśnie takie znaki, które mają umocnić wiarę i doprowadzić do Boga. I Jezus znowu przychodzi do tych samych ludzi, pośród których już był, aby na nowo umocnić ich wiarę. I na drodze Jezusa staje urzędnik królewski. Osoba bardzo postawiona. Ale jego syn bardzo mocno zachorował. I można powiedzieć, że już po ludzku to mu już ręce opadają, bo żadne rozwiązanie mu nie przychodzi do głowy, aby mu pomóc. I usłyszał, że Jezus przebywa w Galilei i poszedł do niego i poprosił go o to, aby uzdrowił jego syna. Jezus dokonał tego cudu i uzdrowił go. Ale teraz warto spojrzeć na wiarę tego urzędnika królewskiego. Bo jego wiara nie jest płytką relacją. Bo on nie patrzy na Jezusa jako na jakiegoś cudotwórcę, magika, który może kogokolwiek uzdrowić, który ma jakąś niezwykłą moc. To jest płytka wiara. Jak trwoga, to do Boga. Ale on w Jezusie Chrystusie widzi Pana i Zbawiciela. On Jemu oddaje całkowicie swoje życie. Jezus uzdrawia jego syna, ale także umacnia jego wiarę. A przez znak uzdrowienia dokonuje się coś jeszcze. Zaczynają wierzyć w Boga słudzy tego urzędnika królewskiego. Czyli możemy powiedzieć, że Jezus poprzez cud dokonuje rzeczy niezwykłych. Bo ci, którzy nie wierzyli w Chrystusa, zaczynają w Niego wierzyć. A także zaczynają być ludzie uzdrawiani. I zastanów się teraz, nawet w takiej krótkiej ciszy, nad tym, czy w twoim życiu Jezus nie dokonał jakiejś wielkiej rzeczy. Może kogoś uzdrowił. Może uzdrowił jakąś relację z drugim człowiekiem. Czy twoja wiara zatrzymała się tylko na tym, aby Jezus dokonał cudu, a potem dalej po swojemu układałem życie? Czy moja wiara przez to się umocniła i dalej idziesz za Jezusem,
ustanawiając go Panem i Zbawicielem swojego życia. Zastanów się nad tym i pozwól się Bogu pokierować, bo On ma najlepszy plan na Twoje życie.